Dowodem ma w grudniu 2012 roku, więc nie ma jakiegoś imponującego tempa walk. Warto zaznaczyć, że już w swojej drugiej walce zmierzył się z Albertem Tumenowem, obecnie zawodnik, który ma 3 wygrane w UFC, a już wtedy miał 9 stoczonych walk, z czego 8 wygranych, więc porwał się trochę z motyką na słońce Amir Khanów. To była jego jedyna zawodowa porażka. No, troszeczkę ma problemy z wymierzeniem odpowiedniego dystansu Krystian Zakan, aby inicjować jakiekolwiek próby sprowadzenia walki do parteru. A widzimy, że ten prawy prosty Amir Khanowa już robi swoją robotę, bo jest rozcięcie nad lewym łukiem brwiowym Polaka. I w tej chwili warto zauważyć, że jest to najdłuższa zawodowa walka Amir Khanowa. Poprzednia najdłuższa trwała tylko minutę 37 sekund. O większych zawodników, którzy przyjeżdżają z Kaukazu, to zawodnicy, którzy raczej kończą swoje walki w pierwszych rundach. Takich dzisiaj zawodników zobaczymy kilku. Amir Khanow na razie wydaje się być kondycyjnie bardzo dobrze przygotowany. Ma nawet lepiej niż reprezentujący Fighting Division Bydgoszcz Polak, ale teraz Zakan klinczuje, będzie próbował obalić. Dobrze się broni Amir Khanow, rozszerza nogi. A tam głośne podpowiedzi trenera Fighting Division Bydgoszcz Łukasza Zaborowskiego, aby do jednej nogi atakował a Krystian Zakan i w ten sposób próbował sprowadzić walkę do parteru. Tak jak mówisz, na razie dobrze broni się Amir Khanow. Teraz wreszcie Zakan trzyma tylko jedną nogę. Musi wyciągnąć ją spod tej siatki. Obrócić się i wtedy to obalenie powinno zostać wykonane. W międzyczasie Amir Khanow cały czas próbuje mieścić jakiś cios kolanami. Nie może skontrolować tego uchwytu na razie cały czas Krystian Zakan. Przypomnijmy zasady, na których toczone są walki MMA na gali Absolute Championship. Berkut zabraniają ciosów łokciami na głowę, więc to nie jest broń, z której może korzystać Wissam Amir Khanow. A teraz sprytnie złapała Kimurę. Jeżeli udałoby się to dopiąć, to trochę w stylu Kazusiego Sakuraby, a zanotowałby spektakularne zwycięstwo Wissam Amir Khanow. No i musi teraz Polak bronić się, no właśnie, aby nie pójść w parter, bo w ten sposób, zapinając przynajmniej półgardę, mógłby skończyć ten pojedynek Wissam Amir Khanow. Ma tą półgardę, ale ma też siatkę za plecami. To są złe informacje dla Polaka, bo ta Kimura za chwilkę może zostać dociągnięta. Pracuje nad ramieniem Polaka Amir Khanow. Ma jeszcze minutę. Dobrze, Amir Khanow odsuwa się od siatki. Będzie miał teraz miejsce, żeby wyciągnąć plecy i wyciągnąć tą rękę Polaka. Za chwilkę tak jest. Obronił Kimurę, ale wpada w trójkąt nogami. I teraz dużo energii będzie potrzebował Zakan, aby to obronić. Dopina, poprawia technikę kończącą Czeczen. Ma 30 sekund Zakan, żeby wytrzymać w tej pozycji, ale to jest naprawdę dobrze zapięty trójkąt. O, wykręca się właśnie, teraz jest, tak jest. Poprawił sobie uchwyt, aby wszystkie składowe trójkąta nogami zgadzały się, czyli zapięcie nóg, przełożenie ręki. A docisk za potylicę i nie miał wyjścia, a Krystian Zakan musiał poddać ten pojedynek. A więc w tym pojedynku polsko-rosyjskim po dwóch walkach 1-1 zawiedziony Krystian Zakan. Kolejny nieudany zawodowy debiut na tej gali. Czeka nas jeszcze jeden w wykonaniu pań, ale na wszystko przyjdzie czas. Widzimy to spore rozcięcie od tych kolan w klinczu. Krystiana Zakana i już konferencjer gali Krzysztof Skrzypek jest gotowy, by wyczytać werdykt. Panie i panowie, ten pojedynek w pierwszej rundzie przez duszenie trójkątne wygrywa Wissam Amir Khanow. Ma w grudniu 2012 roku, więc nie ma jakiegoś imponującego tempa walk. Warto zaznaczyć, że już w swojej drugiej walce zmierzył się z Albertem Tumenowem, obecnie zawodnik, który ma 3 wygrane w UFC, a już wtedy miał 9 stoczonych walk, z czego 8 wygranych, więc porwał się trochę z motyką na słońce Amir Khanow. To była jego jedyna zawodowa porażka. No, troszeczkę ma problemy z wymierzeniem odpowiedniego dystansu Krystian Zakan, aby inicjować jakiekolwiek próby sprowadzenia walki do parteru. A widzimy, że ten prawy prosty
Amirkanowa już robi swoją robotę, bo jest rozcięcie nad lewym łukiem brwiowym Polaka. I w tej chwili warto zauważyć, że jest to najdłuższa zawodowa walka Amirkanowa. Poprzednia najdłuższa trwała tylko 1:37. O większych zawodników, którzy przyjeżdżają z Kaukazu, to zawodnicy, którzy raczej kończą swoje walki w pierwszych rundach. Takich dzisiaj zawodników zobaczymy kilku. Amirkanow na razie wydaje się być kondycyjnie bardzo dobrze przygotowany. Ma nawet lepiej niż reprezentujący Fighting Division Bydgoszcz Polak, ale teraz zakręt klinczuje, będzie próbował obalić. Dobrze się broni Amirkanow, rozszerza nogi. A tam głośne podpowiedzi trenera Fighting Division Bydgoszcz Łukasza Zaborowskiego, aby do jednej nogi atakował, a Krystian Zakan i w ten sposób próbował sprowadzić walkę do parteru. Tak jak mówisz, na razie dobrze broni się Amirkanow. Teraz wreszcie Zakan trzyma tylko jedną nogę. Musi wyciągnąć ją spod tej siatki. Obrócić się i wtedy to obalenie powinno zostać wykonane. W międzyczasie Amirkanow cały czas próbuje mieścić jakieś ciosy kolanami. Nie może skontrolować tego uchwytu na razie cały czas Krystian Zakan. Przypomnijmy zasady, na których toczone są walki MMA na gali Absolute Championship. Berkut zabraniają ciosów łokciami na głowę, więc to nie jest broń, z której może korzystać Wissam Amirkanow. A teraz sprytnie złapała Kimurę, jeżeli udałoby się to dopiąć, to trochę w stylu Kazusiego Sakuraby, a zanotowałby spektakularne zwycięstwo Wissam Amirkanow. No i musi teraz Polak bronić się, no właśnie, aby nie pójść w parter, bo w ten sposób, zapinając przynajmniej półgardę, mógłby skończyć ten pojedynek Wissam Amirkanow. Ma tą półgardę, ale ma też siatkę za plecami. To są złe informacje dla Polaka, bo ta Kimura za chwilkę może zostać dociągnięta. Pracuje nad ramieniem Polaka Amirkanow. Ma jeszcze minutę. Dobrze, Amirkanow odsuwa się od siatki. Będzie miał teraz miejsce, żeby wyciągnąć plecy i wyciągnąć tą rękę Polaka. Za chwilkę tak jest. Obronił Kimurę, ale wpada w trójkąt nogami. I teraz dużo energii będzie potrzebował Zakan, aby to obronić. Dopina, poprawia technikę kończącą Czeczen. Ma 30 sekund Zakan, żeby wytrzymać w tej pozycji, ale to jest naprawdę dobrze zapięty trójkąt. O, wykręca się właśnie, teraz jest, tak jest. Poprawił sobie uchwyt, aby wszystkie składowe trójkąta nogami zgadzały się, czyli zapięcie nóg, przełożenie ręki. A docisk za potylicę i nie miał wyjścia, a Krystian Zakan musiał poddać ten pojedynek. A więc w tym pojedynku polsko-rosyjskim po dwóch walkach 1-1 zawiedziony Krystian Zakan. Kolejny nieudany zawodowy debiut na tej gali. Czeka nas jeszcze jeden w wykonaniu pań, ale na wszystko przyjdzie czas.